Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Undertale. Po ostatnich perturbacjach z Metatonem dotarliśmy w końcu dalej, nie musimy się martwić o te wszystkie zagadki. Nie ma co przedłużać, lecimy od razu, bo jest tu dużo ludziksów, z którymi można by pogadać. Hej, to znowu ty. Biznes idzie świetnie. Tych dwóch gości kupili... Oni kupili wszystkie moje lody. Tak naprawdę to sprzedałem wszystko. Przepraszam. Kurde, telefon, naprawdę teraz... Hej, czekaj. Nadal mam coś dla ciebie. Duży uśmiech. Co powiesz na to? No, dzięki, I guess. Oh, hej. My... Tak jakby... Sprawdzamy, czy naprawdę umierasz, czy coś. Tak jakby... nie mów o tym Undyne, okej? Okay? Wygląda na szczęśliwego. Well, good for him. Co to? Hej! Idź wzdłuż tej... Creepy alejki na prawą stronę, a znajdziesz super oferty. No, nie wątpię. To jak mi mówisz, żebym szedł na prawo, to pójdę w lewo. W lewo nic nie ma, to tylko zwyczajna ściana. No dobrze. Tu mamy Sansa, zaraz sobie z nim porozmawiamy. Ja już się boję iść do tych dwóch mądrych bardzo siostrzyczek. Cześć, Sans! Hej. Słyszałem, że przyjdziesz do jądra. No, co powiesz na to, żebyśmy najpierw coś przemali? Świetnie. Dzięki, że stawiasz. What? No, I don't. Tędy. Znam skrót. Tam była tylko ściana? A więc jesteśmy. Także... Twoja przygoda prawie się kończy, prawda? Naprawdę musisz chcieć iść do domu. Hej, znam to uczucie, gościu. A mimo to... Może czasami lepiej wziąć to, co ci dają. Tutaj na dole już dostałeś jedzenie, picie... Przyjaciół, to co musisz zrobić? Czy to naprawdę się opłaca? Mam nadzieję, że dobrze ci pójdzie, dzieciaku. Hej. Powiem ci historię. A więc jestem wartownikiem w lesie Snowden, prawda? Siedzę tam i wyczekuję ludzi. To trochę nudne. Na szczęście, głęboko w lesie, tam znajdują się te wielkie, zamknięte drzwi. I te drzwi są perfekcyjne, żeby praktykować na nich puk, puk, kto tam. Wiesz, ten rodzaj żartu. Więc pewnego dnia pukam do nich, jak zwykle. Pukam do drzwi i mówię puk, puk. A wtedy spod drugiej strony drzwi słyszę kobiecy głos. To tam? Więc jak to ja odpowiadam? Naczynia. Naczynia kto? Naczyniłem bardzo zły żart. I wtedy ona wybucha śmiechem. Tak jakby to był najlepszy żart, który usłyszała od 100 lat. Więc mówię jej kolejne i ona nadal się śmieje. Jest najlepszą widownią, jaką kiedykolwiek miałem. Wtedy, po kilkunastu żartach, ona puka i mówi... Ja mówię, kto tam? Stara
pani. Stara pani kto? O, nie wiedziałam, że potrafisz jodłować. A, że niby old lady who? Yoli who? Wow. Ta kobieta była naprawdę dobra. Potrafiła mówić żarty godzinami. Aż ostatecznie musiałem się zmywać. Papyrus robi się niecierpliwy, kiedy nie opowiadam mu swojej historii na dobranoc. Ale powiedziała mi, żebym wrócił, więc tak zrobiłem. I zrobiłem to jeszcze raz i jeszcze. To już się dzieje. Opowiadanie złych żartów przez drzwi jest cool. Pewnego dnia zauważyłem, że nie śmieje się już tak bardzo. Zapytałem jej, o co chodzi. Wtedy powiedziała mi coś dziwnego. Jeżeli człowiek kiedykolwiek przejdzie przez te drzwi, mógłbyś proszę coś mi przyrzec? Miej na niego oko i chroń go, proszę. Teraz nienawidzę przyrzekać. I ta kobieta nawet nie zna jej imienia, ale ktoś, kto naprawdę lubi złe żarty, nie możesz komuś takiemu powiedzieć nie. Czaisz, co mówię? Ta przysięga, którą mi złożyłem? Wiesz, co by się stało, gdyby nic mi o tym nie powiedziała? Stary... Byłbyś martwy tam, gdzie stoisz. Hej, rozsmusz się. Ja tylko żartuję. Tak czy siak. Czy nie zrobiłem wspaniałej roboty, chroniąc się? To znaczy, spójrz na siebie. Nie umarłeś ani razu. Hej, co ma oznaczać ten wzrok? Czy się mylę? Hej. A więc, to wszystko. Pilnuj się, bo ktoś naprawdę się o ciebie martwi. Who are you? I gdzie żeś poszedł, Sansie, znowu? Sans sobie gdzieś polas. Jak to Sans? To roślinka w doniczce. A kiedy tu przylazłem, zdałem sobie sprawę, że nie zrobiłem rezerwacji. Ale nie chciałem wyglądać na kogoś, kto spieprzył, więc zacząłem tu łazić tak czy siak. A teraz tak jakby wącham tego kwiatka. Jest to swego rodzaju TV show z metatonem. Ze stolikami się nie da porozmawiać. Jest to ściana sławy pełna cytatów i zdjęć od gwiazd, które tutaj przyszły. To żarcie jest tak dobre, że można umrzeć. Wspaniały styl i zapach. Moja twarz smakuje wspaniale. No świetnie. Wszystkie te słowa to słowa metatona. Metaton.
to plan występów. Komedianci, tancerzy, Sans. Wygląda na to, że teraz jest przerwa. Początkowo wykopaliśmy labirynty i wypełniliśmy je zagadkami, aby przeszkodzić w ludzkich atakach. Ale teraz, budując te rzeczy bardzo zagmatwane i pokręcone, to stało się tradycją. A nie możesz przejść dwóch kroków, nie będąc zakopanym po pachy w zagadkach. A pracuje w jądrze. Jego wnętrze to labirynt wypełniony częściami, które można ze sobą zamieniać. A to znaczy, że możemy wymieniać layout jak tylko chcemy. O stary, dzisiaj było zabawnie. Naprawdę kocham zagadki. Jestem komediantem. Jestem bardzo zabawny i ludzie śmieją się z moich żartów. Mój syn, on także chce być komediantem, tak jak jego ojciec. Ale jego żarty nie są zabawne. On opowiada te straszne suchary. On przynosi wstyd naszej rodzinie. Ha, 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 ha. To nie jest zabawne. Od kiedy jego matulka umarła, on... Nie może tego wytrzymać. Nie może wytrzymać życia w domu. On uciekł i od tamtej pory go nie widziałem. Jestem strasznym ojczulkiem. Ha, ha, ha. To nie jest śmieszne. What the fruit? Bla, bla. Będziesz musiał zarezerwować stolik, żeby to zjeść. Będziesz musiał także zarezerwować swoje krzesło, swoje sztućce, swoje jedzenie. No dobra, czyli lewą stronę całego tego miejsca mamy za sobą. Poznaliśmy parę nowych ludzików. Mam nadzieję, że te głosy wam się mimo wszystko podobały. Spotkamy się już niedługo w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie z jeszcze większą ilością ludzików. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie. Relaksująca atmosfera w tym hotelu wypełnia was determinacją.